Leonardo da Vinci powiedział kiedyś: Wystarczy, że raz doznasz lotu, a zawsze będziesz chodził z oczami zwróconymi do góry. Przekonajmy się, czy rzeczywiście tak jest. Ja jestem Wojtek i zapraszam Was dzisiaj na bardzo odlotowy program. Tak trzeba żyć. A z nami jest Maja Kuczyńska. Dzień dobry, Maju. Dzień dobry. A dla wszystkich widzów, którzy być może nie natknęli się jeszcze na twoje nazwisko, przypomnę, jesteś multimedalistką, mistrzynią Europy w indoor skydivingu. Mm -hmm. No i teraz pytanie, jakby nie zagłębiając się w samą istotę dyscypliny, gdybyś spotkała osobę, która nigdy nie słyszała o tym, nigdy nie widziała, bo to też warto zobaczyć, co byś powiedziała? Czym jest twoja dyscyplina? Um, trzeba sobie wyobrazić taki tunel, mm -hmm. w którym mocno wieje i ja robiąca w tym wietrze szpagaty. I okay. to jest moja dyscyplina. Okej. Okay. Ładnie, ładnie obrazowo. No to wyjaśnijmy, czy to jest taniec, czy to jest freestyle, czy to są po prostu akrobacje, które mają ładnie wyglądać i jak ty sama do tego podchodzisz? Więc tak, jeśli chodzi o latanie, to jest właśnie, to są podstawowe ruchy, które jakby wszyscy przechodzą, żeby się nauczyć latać. Najpierw się lata tylko na brzuchu, potem na plecach, i potem jakby te wszystkie mhm. różne dwa Czyli to do, my do znamy maksym. jako rozrywkę. Możemy sobie pójść do, do tak. tej tuby, w której się lata, mhm. parę minut spędzić i, i do tego etapu dochodzimy. Dokładnie. A ty idziesz dalej. A, tak, no i, znaczy, i większość ludzi, którzy właśnie się zajmują, bo to, to też nie musi być oczywiście twój jakby sport, to też może być po prostu zabawa, żeby się nauczyć latać. Mhm. A, no i jakby jest przejście przez te wszystkie pozycje, ta potem się lata do góry nogami i takie różne rzeczy. A, no i potem jak już się to wszystko umie, to są takie dodatkowe jakieś tam um, możliwości, których się uczy, żeby zrobić układ, który wygląda ładnie. Więc jakby o freestylu chodzi o to, żeby pokazać nie jakby nie tylko swój swoje możliwości latania, jakby, jak, jak dobrze się te wszystkie podstawowe rzeczy robi, ale też dodać coś z siebie. Mm -hmm. To wszystko wykonujesz przy akompaniamencie muzyki i ja zacznę od takich technicznych pytań, bo to zawsze mnie interesowało, odkąd pierwszy raz zobaczyłem twoje występy, a to już było parę lat temu, mimo że jesteś bardzo młodą osobą. E w jaki sposób to się odbywa? Bo muzykę słyszą widzowie i słyszysz ją ty. Czy ty masz po prostu słuchawki ubrane? No bo w tej tubie to chyba dźwięk się za bardzo nie rozchodzi. Z tego, co ja pamiętam ze swoich doświadczeń, tam po prostu te, tak ten wiader dmucha, że raczej nic innego nie usłyszymy. Tak, w tunelach jest bardzo, bardzo głośno, tam nie można wchodzić bez zatyczek, można by sobie słuch zepsuć. Mhm. Dlatego my mamy takie, znaczy zależy się od osoby, ale ja mam takie słuchawki, które mają na sobie zatyczki. I one są używane do, do na przykład występów z muzyką. Jeśli ktoś występuje i na przykład śpiewa. No to tam na jakichś koncertach też jest tak głośno, że też by się ta osoba nie słyszała, więc mm. jakby się ma swój własny jakby odsłuch tej piosenki um, i, i zatyczki dookoła, więc to jakby te, te dźwięki tunelu nie przychodzą aż tak bardzo, i, i, i słyszę tę moją muzykę. No i to jest podłączone, jak trenuję do, do mojego telefonu. A jak, jak występuje, no to mamy takie bluetoothowe mm -hmm. przekaźniki bezprzewodowe bezprzewodowe. No i one są podłączone do tego samego, do tego samego co głośniki na zewnątrz, i w taki sposób ja słyszę dokładnie w tym samym czasie co, co publiczność. Okej, okay, pięknie. W jaki sposób wasze występy są oceniane? Czy po prostu, jeżeli stwierdza to mi się podoba, daje największą ilość punktów? Czy są jednak jakieś ramy? No bo na przykład w żwiarstwie figurowym, w akrobatyce no są konkretne figury, które trzeba wykonać i one mają tam odpowiednią liczbę punktów, które można przyznać. Uh, więc werscading jest tak nowy, że te wszystkie ruchy nie mają jeszcze żadnej skali. Um, nie ma czegoś takiego, że oficjalnie na przykład ten ruch ma 7 punktów, mhm. a ten ruch ma 2 punkty. Um, tylko juroże no już ileś tam lat się tym zajmują, no i wszyscy jako zawodnicy jurorze pracujemy trochę razem, żeby wymyślić te wszystkie jakby difficulty scores, nie jest to całkiem jeszcze. Um, tak, jak powinno być, więc nie zawsze faktycznie to osoby, które my myślimy, że powinny dostać wyższe oceny, dostają, ale generalnie już to w jakiś sposób działa. Mhm. A, więc po prostu te ruchy są, są znane, z, znane z tego, że niektóre są po prostu trudniejsze niż inne. No i powiedzmy, że, że jak zrobię o, o jeden więcej um, jedną większą, więc jest niż druga osoba, no to wiadomo, że to, to dwie śruby są bardziej trudne niż jedna. No, ale do tego jeszcze dochodzą um, takie rzeczy jak presentation, efekt wow, na przykład. Ja się tak jak się zaprezentujesz? Jak się zaprezentujesz, to też jest jakby wliczane w, w ocenę, więc to nie musi być tylko jakby trudność układu. No i potem jeszcze jest, um, jeszcze są rundy obowiązkowe, takie tak zwane u nas compulsory rounds, gdzie są w dwóch rundach są trzy różne um, ruchy obowiązkowe, czyli ich jest sześć. Wszyscy mhm. mają te same ruchy obowiązkowe. No i je trzeba tam perfekcyjnie zrobić na linii, um, nie ruszając się. No i to jest tak bar takie bardziej obiektywne. To faktycznie można zobaczyć, czy, czy ta osoba zrobiła lepiej od tej innej osoby. O tobie, że tak powiem, ja usłyszałem i w ogóle w Polsce usłyszeliśmy, kiedy miałaś 12 lat, byłaś tą dziewczynką, która robi niesamowite rzeczy właśnie latając w tubie. Czy wtedy, jak się zrobiło trochę głośniej, pojawiły się pierwsze media, jakieś tam wywiady, media społecznościowe, czy dla ciebie to było jakieś takie wow? W jaki sposób to odmieniło twoje życie? Czy jakby na tyle jesteś skupiona na tym, co robisz na co dzień, że jakby to nie wpływało na, na podejście do, do całej tej sprawy? Ja nigdy nie miałam jakby planu B na życie. Znaczy, no teoretycznie tam były jakieś studia i tak dalej, ale no, nie, wiedziałam, że, no, że chyba, że mi się naprawdę nie uda w lataniu, no to... No to zostanę przy tym. Um, więc jakby od początku po prostu to była rzecz, którą wiedziałam, że, że to będzie się działo więcej, więcej. Mhm. Um, tym, tym lepiej mi idzie, tym, tym więcej takich będzie sytuacji, więc po prostu się cieszyłam, bo wiedziałam, że będę mogła dalej kontynuować to, co chciałam w moim życiu kontynuować i nie będę właśnie musiała. Próbować znajdować jakiś planów bekt, na których już jeszcze nie mam żadnych planów. Okej, okay, a tak mówisz, że nie miałaś planu B, a ja z drugiej strony, no jednak w różne strony zmierzałaś, bo wiem, że i, i całkiem nieźle sobie radziłaś z instrumentami klawiszowymi, śpiewałaś do tego wszystkiego, gdzieś tam pojawiała się sztuka, ale też sport, jeździectwo, akrobatyka czy gimnastyka, mm -hmm. jeśli dobrze kojarzę. A więc to też nie jest, że się znikąd pojawiłaś skydivingu, tylko już jakieś tam podstawy miałaś. Tak, oczywiście, znaczy ja mam takie troszeczkę zapotrzebowanie ciągłej akcji i też tak było, jak byłam dzieckiem. No. Takie kontrolowane ADHD. Takie, no powiedzmy, tak, tak właśnie też chciałam powiedzieć ADHD, ale jakby, no, nie mam ADHD, więc, yes, no, jakby no. nie obrażając, ale tak się mówi, Dokładnie. że jeżeli ktoś cały czas potrzebuje ruchu, to... Dokładnie, więc takie od, od samego początku po prostu um, chciałam robić wszystko naraz, teraz i, i jak najlepiej, Um, no i z tego wychodziło tak, że czasami no po prostu nie robiłam wszystkiego najlepiej, ale po prostu robiłam całą masę różnych rzeczy w tym samym czasie. No, ale to też nie był taki plan na życie. no Nigdy nie myślałam, że będę jeździć na koniach ani, ani nic w tym stylu, tylko po prostu to było dla mnie coś, co lubiłam robić i chciałam kontynuować. Z tego, co się orientuję, twój tato zabrał cię pierwszy raz właśnie na tego typu atrakcje. Zanim to nastąpiło, już wtedy cię ciągnęło do tego? Czy dopiero kiedy pierwszy raz się pojawiłaś w Róże, kiedy pierwszy raz miałaś okazję jakby poczuć na sobie ten pęd powietrza, to było to przełamanie? Mm. Myślę, że po prostu chodzi bardziej o to, co mnie nie znudziło. Często mnie po prostu rzeczy po jakimś czasie nudzą, no i latanie w tunelu nigdy mnie nie znudziło i dalej się nie nudzę. Prawdziwa miłość, Więc Więc to, to, to jest dla mnie dobry znak na to, że powinnam to kontynuować, dlatego że no po prostu mi się dalej chce, nieważne ile to robię. Teraz już zawsze po zawodach sobie myślę już, że z miesiąc robię sobie przerwę, już nie chcę wchodzić do tunelu, a trzy dni później już sobie myślę, hmm, dawno już nie latałam, przydałoby sobie polatać, no bo przed zawodami no, oczywiście tam siedzę codziennie. Z 4 godziny dziennie przez dwa miesiące siedzę w tunelu, więc robi się tego bardzo dużo. Całkiem ale... samotny tryb życia. No bo w tunelu zwykle jesteś sam, no jeden w kilka osób, ale tam sobie raczej nie pogadajcie, nie poplotkujecie. No właśnie. Więc sporo czasu chyba samemu się spędzę. Jakby bycie w tej tubie, faktycznie nie można z nikim rozmawiać, ale to jest dla mnie taka, taka forma medytacji troszeczkę. Mhm. Um, ale za to, jakby w samym budynku, tam są wszyscy moi znajomi. No nawet mój chłopak, mnie jakby pracował, dalej pracuje w tunelu. Um, no i wszyscy jego znajomi. Spotykamy się co roku na takiej imprezie zamkniętej dla skoczków, właśnie z tunelu. Um, mhm. No i sobie organizujemy takie wyjazdy, gdzie się dobrze bawimy, skaczemy, więc to jest dla mnie. Nie nazwałabym to w żaden sposób um, samotnym sportem, bo może jeśli jestem faktycznie i trenuję w środku, to tak jest, ale wszyscy ludzie dookoła to są ludzie z taką samą pasją, z takimi samymi zainteresowaniami, z takimi samymi jakby tym takim ADHD trochę. Okay. <laughs> więc e... nadajecie na tych samych falach po tak, prostu. dokładnie. No to pięknie. No i teraz chciałem się dopytać, jak wygląda przygotowanie do zawodów? Bo to, że potem wchodzi do tej rury, ładnie sobie latać, robisz różne akrobacje, czy ktoś ci podpowiada, jak to się robi, czy sama zupełnie wymyślasz ten układ, czy masz jakieś inspiracje, czy też bierzesz udział w lekcjach jakiegoś tańca? Jak to wygląda? Te kulisy? Um, no, niestety nie jest to tak, że, że, że trzeba się czegoś nauczyć na ziemi, żeby to zrobić w tunelu, bo to jest dwie zupełnie um, inne fizyki. Mhm. Powiedzmy, potrafię zrobić trampoliny um, taki front flip z przekrętem. Mhm. Um, ale robię to w zupełnie inny sposób niż to robię w tunelu, bo na przykład jeśli chcę to zrobić na trampolinie, no to używam po prostu um, ciężaru y, góry ciała i rąk, żeby się prze, przekręcić, ale za to jak robię to w tunelu, to pozwalam, żeby powietrze złapało moją stopę, wywaliło mnie do góry nogami, i wtedy się przekręcam tym, że moje nogi są. Um, Taki sposób. Więc to, jakby fizyka jest zupełnie inna. Więc ktoś może po prostu być fatalny i nic nie potrafić na ziemi, i w ogóle być rurką, i, i nic nie umieć, mhm. a dobrze latać w tunelu. I też odwrotnie ktoś może, jakby, bardzo dobrze skakać na trampolinie i nie umieć tych rzeczy w tunelu. Okay. Dlatego, że żeby nauczyć się zrobić na przykład takiego backflipa w tunelu, to najpierw trzeba się nauczyć latać na brzuchu, potem na plecach, potem przelatywać przy, jednej na drugą, potem... Jakby kolejne elementy po prostu. Kolejne dochodzą. elementy, więc to, to, że to wygląda jak taniec, wcale nie znaczy, że ja muszę się tego nauczyć najpierw na ziemi. Ani okay. że to mi pomoże, bo to, to teoretycznie... Są jakieś nie może zajęcia, mi bo widziałem, że uczestniczysz czasami, chyba że to było po prostu na potrzeby realizacji filmowej, bo jest taki dokument, na, na, tak. że tak powiem, skupiający się na Twojej karierze. No i tam mniej więcej są przebitki, że bierzesz udział w zajęciach z baletu, że jesteś w parku trampolin i byłem ciekaw, na ile to tak rzeczywiście na co dzień wygląda, czy to są po mm. prostu jednorazowe... Okazyjne było, sytuacje. Jeśli chodzi o inspirację z innych sportów, no to sama jakby um, obserwacja tych sportów dużo mi pomaga. Jak ja chcę się zainspirować jakimś sportem, na przykład jakimś ładnym ruchem baletnicy, to ja po prostu podpatruję, jak to wygląda, um, i potem próbuję zrobić to samo w powietrzu. Bo jakby szczególnie takie artystyczne ruchy, powiedzmy, jak szpagat i, i jakieś takie ładne, baletowe ruchy, Tunelu. One nie są technicznie trudne um, jako ruch latający, bo to jest zwykle po prostu stanie prosto do góry z nogą wystającą gdzieś indziej. Mm -hmm. Ale to, że ktoś wymyślił jakiś bardzo ładny ruch, który ja bym nie wymyśliła, to, to jest moja inspiracja. Jakby po prostu um, możliwość zobaczenia czegoś, um, jak ktoś inny to robi, ale nie muszę tego sama się nauczyć na Ziemi. Okej, okay. czy to jest fizycznie ciężki sport? Bo no ja miałem okazję tak tylko rekreacyjnie kilka razy spróbować i dla mnie to było dosyć spore przeciążenie. bolały ramiona? Wszystko, wszystko bolało. Więc pytanie do Ciebie, czy Ty też przy okazji musisz chodzić na siłownię, czy jakieś inne ogólnorozwojowe ćwiczenia, czy już jesteś na tyle wygimnastykowana, że jakby to nie wpływa tak mocno boleśnie na Twoje ciało? Um, dalej, jak wychodzę z tunelu, to często mnie bolą mięśnie. Często to są takie mięśnie, których na przykład ja nie, ma, nie mogę wymyślić sobie, jakbym sama je trenowała. Szczególnie, że to jest taki dziwny sport, że często wychodzę z tunelu i nawet nie wiem, co mnie boli. Po prostu coś dziwnego mnie boli gdzieś w plecach. się, że wiem, masz tam takie no, części dokładnie ciała. Dowiaduję się, że mam taki mięsień i, i nie wiedziałabym nawet, jak to ten wzmocnić. Ale no oczywiście tak, jeśli się jest na jakimś takim wyższym poziomie, no to każdy ma swoje jakieś tam mhm. sposoby na trening. No ja lubię, wolę treningi w domu. Nie lubię Chodzić do siłowni, no bo po prostu wolę robić to samo, ale w domu. No więc takie jakieś zwykłe siłowe, workouty domowe. No i potem dużo się rozciągam. Więc jakby rozciąganie do latania nie jest wymaganiem. I jest wiele mężczyzn, które latają w tunelu, bo mamy razem zawody. Nie, nie jest mhm. rozdzielone. Nie ma podziału na mężczyzn-kobiety. Nie ma podziału, nie ma podziału bo, bo to jak latasz jest jakby twoją decyzją, no i, i nie musisz robić szpagatu, żeby dostać wystarczająco dużo, mhm. dużo punktów, no bo można robić inne rzeczy. No breakdance. Jest taki, no, taki bardzo fajny chłopak, który akurat dostał um, trzecie miejsce na tych zawodach, i on wcześniej był breakdancerem. Więc on dużo właśnie ma takich fajnych ruchów, których, których ja bym nie wymyśliła, bo, bo bym po prostu o tym nie pomyślała ale jakieś takie kręcenie się na plecach. Um, no co projektorzy że robią? Więc jakby rozciąganie, to po prostu ja lubię mieć, żeby, bo ja lubię latać tak jak latam i lubię, żeby to wyglądało tak ładnie i artystycznie mhm. i, i tak dalej. Okej. Okay. W między, jakby między, właściwie Twoje życie od samego początku opierało się na tym, że bardzo dużo podróżowałaś. Teraz też podróżujesz ze względu na zawody, o czym zaraz powiemy, ale z tego, co się dowiedziałem, to miałaś okazję przede wszystkim ze względu na pracę rodziców, pomieszkiwać trochę czy to w Paryżu, czy to w Monachium, czy to w Pradze, w Kijowie, we Wrocławiu. Mhm. A jak to wspominasz? Czy, jakbyś miała teraz do wyboru, to byś się przeprowadziła do któregoś z tych miast albo państw? Gdybym dalej jakby miała takie łatwe możliwości mieszkania, jak z rodzicami, to jak najbardziej. No, ale teraz, jakiś z tym. Jestem... Dorosłym człowiekiem i widzę, jakie tam są koszty. Często właśnie ludzie mówią, dlaczego zostajesz w Polsce? No bo kurczę, nigdzie się nie znajdzie ładnego mieszkania w centrum, za takie koszty, jak są w, w Polsce. Mhm. Jakbym próbowała tak mieszkać w Paryżu, to by mi się nie udało. Więc to no, po prostu mi się podoba tu. wszystko jest takie w miarę łatwe jedzenie mamy najlepsze na świecie, bym powiedziała. Nigdzie, nigdzie nie ma czegoś takiego, żeby było tak dużo fajnych, takich hipsterskich restauracyjek, uh -huh. jakieś takie wegańskie jedzenie, co ja no bardzo teraz jest lubię. jest bardzo różnorodny rynek, to prawda. Jest tak naprawdę różnorodny i bardzo smaczny. I też tanie w porównaniu z innymi krajami. Więc na razie się jeszcze nie przeprowadziłam, bo nie miałam żadnego powodu na to. Na razie mi się bardzo dobrze tutaj w Warszawie mieszka. No jeśli... Jeśli by coś się zmieniło, gdybym, nie wiem, dostała pracę gdzieś indziej, to, to może bym się przeprowadziła, ale mm, na razie jak najbardziej mi się to podoba. No <laughs> właśnie, o no to też chciałem zapytać, że jakbym dostała pracę gdzieś indziej, czy to, co teraz robisz, można uznać, że to jest zawodostwo w takim żargonie sportowym? Czy to jest jakby jedna z twoich działalności, ale i tak cały czas dookoła musisz coś robić? Bo ja mam miliard żeby działalności, funkcjonować. więc no, z zawodów nie da się przeżyć, bo to jest taki um, początkujący sport, że nie ma nic do wygrania. Um, no i koszty samych zawodów są bardzo wysokie, bo nawet jeśli na przykład mam sponsorowany czas tutaj we flyspocie w, w Polsce, no to żeby pójść na zawody do innego tunelu, no to muszę tam kupić czas, mm -hmm. który jest mega drogi. No tak. um, więc y, takie zawody kosztują mnie sporo. Um, no i nie ma nic do wygrania, no bo oczywiście tutaj no, wszyscy się starają, po prostu mieć możliwość, żeby, żeby mieć takie zawody, żeby progresować sport. Um, no i, i nikt nie ma jakby pieniędzy na to, żeby nam jeszcze za to płacić. No, ale jakby to, o, o to chodzi z pasją. No, chcemy, żeby ten sport się rozwijał, i wszyscy zawodnicy teraz po prostu um, jak najbardziej się starają, żeby coś z tego wyszło. Ale jeśli chodzi o, o zarobki, no to po prostu robię wszystko, co, co mogę. Okay. Z tego co wiem, też jakby poszłaś trochę dalej, bo jedno to jest latanie w tubie, ale też rozbijasz się pod kątem skoków spadochronowych. Przed nami również zawody międzynarodowe, w których będziesz reprezentować Polskę. Jakbyś mogła nam kilka słów na ten temat powiedzieć, jakby na czym to polega? Bo jedna rzecz mm -hmm. jest to właśnie, że ktoś skacze ze spadochronem i ma ładny widok i w ogóle super adrenalina, bo to jest na pewno jakby nie, nie do, do opisania. No ale druga rzecz, że potem w powietrzu też jakieś akrobacje można wykonywać. I jak to wygląda na takich zawodach? Um, więc fizyka um, poruszania się podczas skoku jest dokładnie taka sama jak latanie w tunelu, więc latanie w tunelu to jest taki trochę cheat code do, um, do skoków, bo można o wiele więcej się nauczyć w o wiele krótszym czasie, mm -hmm. bo jeden skok to jest um, 60 sekund, czy tam troszeczkę mniej. Um, no i można takich skoków zrobić no tak max 8-10 dziennie. Więc, żeby zrobić, nie wiem, 100 godzin treningu, no to trzeba by było 3 lata skoków. No tak. <laughs> Prosta matematyka. Więc, żeby brać udział w takich skokach i trenować, no to albo trzeba właśnie przez ostatnie 40 lat skakać codziennie, albo właśnie najpierw się nauczyć w tunelu. W tych zawodach chodzi o to, żeby zrobić układ, który ma taką długość jak jeden skok. Mhm. Czyli około tam 50 sekund. Um, no i tam też są takie ruchy obowiązkowe w niektórych skokach i, i układ, um, układ wolny, uh, mhm. free round. No pięknie, ale też ze względu na to, że jakby współpracujesz z firmą, która organizuje bardzo dużo ekstremalnych, różnych, dziwnych rzeczy, ale też miałeś okazję uczestniczyć w tym te, w czymś takim. Ścigałaś się z samolotem, tak? W taki tak, sposób tak, można tak. nazwać z to projektem. Um, robiliśmy projekt też właśnie z Red Bullem, nazywał się Game of Air mm -hmm. A, i chodziło o to, żeby pokazać taką jakby bitwę pomiędzy skoczkiem i samolotem um, kto potrafi zrobić jakie ruchy. Um, no i wygrałem. <laughs> Ale Brawo. większość tego, jakby najtrudniejsze, części tego, tego projektu było właśnie takie skoki, gdzie próbowaliśmy latać razem. Czyli ja tutaj lecę sobie moim samolotem, czekam na Łukasza, wyskakuję i on robi takie, uff i, mhm. i leci za mną. No i, i to było mega trudne, bo żeby zrobić taki perfect timing, często było tak, że na przykład. On zbyt późno um, spikował, i potem musiał włączać silnik, żeby do mnie dolecieć. Um, no i na przykład nie, nie udawało mu się w, 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 mało włączyć silnik, tylko mocno włączyć silnik, I, i, mógł wtedy leciał, tak, i wtedy leciał za szybko. I potem też było w drugą stronę, że czasami ja za szybko leciałam. Więc pod koniec udało się nam się takiej parę takich fajnych zdjęć zrobić mhm. z naszych, naszego skoku, ale było to bardzo wiele prób. Aha, czyli jakby frajda jedną stroną, ale z drugiej to też ciężka robota, no bo strasznie dużo elementów trzeba było sobie mhm. sobą zgrać. Nie było obaw? Rzucię smyrnie skrzydłem? <noise> Czy to jednak była bardzo duża odległość od siebie? Nie czułam nigdy, żeby że moje życie było w niebezpieczeństwie. Często jest tak, jak skaczemy z innymi osobami, to jesteśmy bardzo blisko. Więc ten samolot był tak no, maksymalnie tak z 50 metrów ode mnie, tam 20 metrów. Mhm. co blisko wygląda na, na obrazku, ale raczej nie było opcji, żebyśmy się zderzyli. Wierzę w Łukasza i on jest bardzo dobrym pilotem i nigdy nie miałam jakby uczucia strachu, że coś mi się stanie przez jakieś jego um, nieumiejętności. Nie, no pilot doskonały, absolutnie. Jak oglądam czasami rzeczy, które wykonuje, to no, ukłony. Mam nadzieję, tak, że może tak. kiedyś tutaj uda się go zaprosić. Na koniec jeszcze chciałem cię zapytać, czy w ogóle wykonując takie różne rzeczy związane z adrenaliną, czy ty w ogóle jeszcze czujesz strach? Czy jest coś, czego się boisz? I w, w, w zawodach, i nie wiem, może na co dzień pająki, myszy? Na no zawodach zawsze się boję. Nie, nie było jeszcze jakichkolwiek zawodów, na, na których bym się nie stresowała. Znaczy gorzej jest na przykład tak tydzień przed. Tydzień przed to w ogóle jest... Przeżywasz, czy się uda, czy wszystko wykonam, tak? <laughs> nie dam rady. No a potem już podczas zawodów jest tak trochę bardziej spokojnie Jedną rzeczą, którą sobie mówię, że no, latanie to jest jedna z jedynych rzeczy na świecie, które mogę powiedzieć, że na pewno jestem jedną z najlepszych na świecie. Mhm. <laughs> Więc po co mam się stresować? Bo na pewno to mówię. No, oczywiście nie jest to łatwe, żeby się nie stresować, ale staram się za każdym razem. No i za każdym razem jest troszeczkę łatwiej. Jeśli chodzi o inne rzeczy, no to. No to bym nie powiedziała, że mam jakiś taki, taki strach do czegoś specyficznie, nie wiem, często um, bardziej się boję na przykład właśnie, że, że coś mi się nie uda, albo, albo że ostatnio że się stresowałam, że nie udało mi się Pitu wystawić. <śmiech> 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 No takie rzeczy no, mnie do pół, pół smutna tak. pani ze skarbówki, zapłuka do drzwi. Tak, To no tak. do co, <laughs> <laughs> Okej, okay. to słuchaj, jeszcze tak zupełnie na puentę chciałem zapytać, bo jakby często jesteś w murach tak jak mamy tu piękny anturaż. Czy twardo stąpasz po ziemi zatem? Myślę, że tak. <laughs> Zależy dość od znaczenia tego, ale chyba tak. Okay. Czy jednak ty przy, przyziemnie myślisz? Nie, że też bujasz o błokach często gdzieś tam się zamyślisz. No, myślę, że raczej przyziemnie. no Mam zawsze mam dużo rzeczy, do, o których mam dużo rzeczy do myślenia, więc muszę myśleć szybko i trzeźwo. Więc. No to pięknie. Takiego trzeźwego podejścia, samych hmm. sukcesów, kolejnych zwycięstw. No i żebyś jednak miała okazję jak najwięcej latać. Dziękuję Ci maję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas i zapraszam do oglądania i słuchania pozostałych odcinków. Tak trzeba żyć.